Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Blumandzie, a w dniu dzisiejszym będziemy ogrywać dalej grę Paladins. Chciałem nagrywać w dniu wczorajszym filmiki do tej gry, ale niestety nie było mi dane z tego względu, że twórcy dorzucili aktualizację. Aktualizacja ze sobą, wydaje mi się, nie sprawdzałem jeszcze dokładnie, ale przyniosła nowe mapy i na pewno nowego czempiona. Nowym czempionem jest Maldamba. Wydaje mi się, że gra nim może być całkiem fajna. Co prawda kosztuje więcej niż inne postacie do odblokowania, ale jego umiejętności są całkiem sympatyczne i wydaje mi się, że no może mieć znaczący wpływ ta postać na rozwój rozgrywki. No ale niestety w dniu dzisiejszym nie będziemy go ogrywać, bo jeszcze nie mamy tyle pieniążków. W dniu dzisiejszym dalej kontynuujemy przygodę z Buckiem. No więc lecimy od razu, bez zbędnych ceregieli. Jedna rzecz, która mi się nasunęła. Drodzy gracze, jeżeli gracie i widzicie, jaką macie postać, to dostosujcie jej umiejętności i jak gdyby to, co jest jej dane, do rozgrywki. Jeżeli macie damage killera, to grajcie nim tak, żeby zdobywać jak najwięcej damage'u. Tymczasem w dniu wczorajszym grałem z graczami, którzy nie mieli pojęcia o tym, co robi Wiktor, co robi Drogonos. Ja nie rozumiem, dlaczego oni, grając w teamie, mieli najmniejsze statystyki, jeżeli chodzi o obrażenia. No to są typowi, no nie wiem, że killerzy, no ale typowi gracze, znaczy typowe postacie, które mają zadawać dużo obrażeń i pchać całą rozgrywkę do przodu. A tymczasem tutaj się okazuje, że no niektórzy niestety o tym nie mają pojęcia. Ja rozumiem, że niektórzy zaczynają grę. Ale czy to, kurczę, ciężko jest tak poczytać, zobaczyć, zwrócić uwagę na to, co ta postać ma przypisane, do czego ona jest stworzona. No, kurde, no, panowie, no, panie, naprawdę, starajcie się myśleć nad tym, jak gracie, biorąc pod uwagę, kim gracie. No dobrze, co my mamy tutaj? No, myślę, że będzie ciężko. Po drugiej stronie co? Najważniejsze, że po drugiej stronie dla mnie nie ma Sky. No kurde, postać naprawdę potrafi siać duże spustoszenie. Dobra, od razu co robimy? Przeładujemy. Zwiększamy przeładowanie. Tu będą sami damagerzy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie ma takiego wsparcia, kurde, żeby jakiś... No zobaczymy, no zobaczymy, zobaczymy, co tu będzie się działo. Mam nadzieję, że gram chociaż w jakiś sposób z doświadczonymi graczami. Kogo my tu mamy? Maciek. No biceps. No dobra. Zaczynamy. Zaczynamy i lecimy. I od razu. Dobra, ja zacząłem. Dobra, udeptaliśmy ich trochę. Trafiono całkiem nieźle. O. Dobra, on się tu chyba nieładnie tutaj z jego strony. Dobra, zajmować punkt kontrolny. Najistotniejsze. Służy Wiktora? Nie. Nie plus. Dobra. Wiktor złożony. Ona też. Dobra, dobra. No jedziemy do przodu. No mam nadzieję, że to się uda. Doładujmy się. No tak chyba nie potrzebnie tam poszedł. No i pchamy ładunek. I lecimy naprzód.
Ach, kurde, złożył mnie. No, trudno, co zrobić? Na razie całkiem nieźle mi poszło. Dobra, lecimy dalej. Może się uda to pchnięcie. No, jesteśmy prawie w połowie. Już lecę. Z pomocą. Ładunek, kurde. Dobra, pchamy, 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 pchamy. Niech oni walczą tam. Niech tam walczą, bo to jest ważne. Dobra, pchamy. Złożony. O kurde, a zróbcie coś z nim. Aj! No nic nie zrobili z nim, no kurczę, no. Dobra, wzmocnijmy tarczę. No tam już niewiele zostało do przepchnięcia, no to lecimy, lecimy, lecimy. Dalej, 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 dawać. Kurde, się pogubiłem na tej mapie. Multi. Ach. No i czemu mi nikt nie pomógł? No kurczę. No tak niewiele zostało, no kurde, naprzód. Dajcie dogrywkę. Tak jest. I tak jest. Udało się. Dobry zespół, kurde, fajnie. Super, super wyszło. Co my tu jeszcze możemy dodać? Skrócimy zdolności. No poczekajmy, poczekajmy na zwiększenie przeładowania. To jest istotniejsze, wydaje mi się. I szybki wjazd tam. Dobra, lecimy. Ale złożyłem, ale kurde mnie też złożyli. Ajajajajaj. No. Dalej, 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 dalej. Dajesz radę, Wiktor. Dajesz radę, Wiktor. O, tu już go tył podeszli. O, może nie dać rady. Za mocno nas pocisnęli. No, kurde, skubaniec. Odpalił ulta, to dlatego. Ale to nic. Dobra. Złóżcie go. No kurde. Jazda z nimi, przejąć punkt i naprzód. Ten się schował. No jednego mniej mamy, no jak... Jak nic. No co jest? No to mi się nie podoba. Przerknął tego.
Ach, mnie pogonił. No ale już całkiem źle. Się też może uderzać. Dobra, lecimy, lecimy. Mi 1,5 minuty już zostało. Dobra, nie mogę. Lecimy. A myślę, że to może się udać. No, jest 3-1. Ha, nieźle, nieźle, nieźle to idzie. Mam nadzieję, że się uda dociągnąć. No i teraz musimy się skupić ładnie, jak sobie ogarnąć. Co ja już tu mogę? Zwinne dłonie. Mogę. Dobrze jest. Wytarcie życia może nie, ale to też mi się przyda. Dobra. No to teraz możemy się bawić. Mamy ulta odpalonego. No to na nich poczekam. No teraz chyba wjadę im od razu z ultem. Dobra, odpalamy ulta chyba. Dziękuję. Tak jest. Zrobiliśmy swoje. Wygraliśmy. Dobry team. Fajnie ogarnięty. Bardzo mi się podobało. Super. Pewnie 4. poziom zdobędziemy. Tak jest. Wybiliśmy 4. poziom. Dostaliśmy 500 złota. Zobaczmy, jak wyglądają wyniki. No, nie najgorzej. Nie najgorzej. Leczenie. No całkiem, kurczę, sympatycznie. No nie za dużo obrażeń, no ale kurczę, drogonos, który powinien zadać 2 razy tyle chyba. Podobnie, no... No trudno. No na pewno tutaj sobie się wykazał jeden z graczy. Dobra, spróbujmy dodać sobie Maćka do znajomych.
Jak to wygląda? O, to bardzo słabo. Bardzo słabo. No niestety. No i dobra. I gramy po raz kolejny. Bierzemy teraz ładunek. Wydaje mi się, chyba trochę krótszy jest. No tak, ale bakiem wbiliśmy czwarty poziom. To kim teraz spróbujemy pograć? Kurde. No właśnie. Fernando już raz zagrałem, ale nie za dobrze to wyglądało. No to kogo my wybierzemy? Weźmy Sky. Ona mi się podoba. Fajnie się gra, kurczę. Przynajmniej jak ktoś umie nią grać. Obawiam się, że może mi to nie wychodzić najlepiej, ale zobaczymy. No zobaczymy, czy uda mi się Sky. Jakie ona ma tutaj talenty? Zaraz zobaczymy. Sprawdzę jej talenty. Co jest pod danym przyciskiem? No dobra. Kurczę, Cassie mówił się. A, trudno. Wyborowy snajper. No proszę. Ładnie. No to Polacy. Polacy. No zobaczymy, pododajemy do znajomych. Może coś z tego wyjdzie. Może będą chcieli grać. Będą chętni. No dobra. Zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, naprawdę, no kurde, podoba mi się gra. Dobra, zobaczmy, co my tu potrafimy. Kurczę, stan skończony energetyczny znajduje się co jedną sekundę. Dobra, zatrute beł, ty wysiłuje serię 3 boltów. Dobrze. Maskowanie na 3,5 sekundy. A, zasłona naszą chmurę ciemności, która przez 5 sekund blokuje pole widzenia na zewnątrz. Dobrze. No to lecimy. My musimy zablokować. I wyskoczyć kurcz. Na razie to tak sobie to wygląda. Gdzie jest ładunek? O tu. Teraz ja się pogubiłem. Dobrze. Stop the payload. Oj, no, muszę się nauczyć. Nie poszło mi, ale mi wysiekała. Wyczekała mnie. No właśnie, kurczę, słuchajcie, muszę tu... Co tu jest ważne? No kurde, zapomniałem o tym. Dobra, lecimy. I wjeżdżamy im od tyłu, tak? Pojedziemy na plecy, może się uda. Już nie pamiętam tej mapy. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Co ja tu mogę jeszcze? No dobrze. No udało mi się. Musimy wylądować się na plecach. Aj, kurde, jeszcze nie panowałem, muszę zobaczyć. Tu już widzę, jakiś ulti został chyba odpalony, tak? Przez Wiktora, kto się wytrzymał.
Dobra, lecimy. Ile przepchnęli? 68%. No. No to dużo przepchnęli. Ale kurde. Nie, ona musi na tarczę wzmocnić. Chcemy podchodzić bliżej. Kurde, ten robocik jest nieśmiertelny. No jest kurde. Masakryczna. Jeszcze w ogóle, jak ktoś gra Fernando i za nim się ustawi ten robocik, to jest dramat. Przepchali. O, wydaje mi się, że... Dobra, bierzemy tarczę. No, uczę się tą postacią. Na razie tak sobie ta nauka wchodzi, aczkolwiek... No, zobaczymy. Aj, jednego zużyłem. Kurde, nie udało mi się. Ale podeszli skubani blisko. O, coś czuję, że to będzie porażka. Przecież z tamtego meczu to będzie porażka. Kurde, widział mnie, co jest ciekaw. Jak to jest możliwe? Słuchaj, no... Muszę ogrywać się tą postacią, naprawdę, to już trzeba... ogarniać. Zniknijmy. Na chwilę. Aj. Naprawdę, trzeba na plecy wchodzić i... co mi jazda zwiększona. Już taką jazdę. Pchać, pchać ładunek. Słuchajcie, pchajcie. Załatwiłem czy nie? No dobra, teraz zobaczmy ulti. Może się uda ulti zobaczyć. Z inne dłonie. Kurczę, musimy co zrobić. Mam ulti? Nie, 77% mamy. To nic nie da. Mało. Nie przypchamy tego. No jak on mnie widział? Za szybko. Dobra, lecimy. Ojca.
No kurde, przecież nie powinni mi widzieć w ogóle. Jak to jest możliwe? Dobra, mam ulti. Lecimy, zobaczymy co daje ulti. Dobra, lecimy ulti. Time's ticking. No i się nie udało. Porażka. No niestety. Do końca się nie dowiedziałem, jak to ulti działa. No ale i tak pierwsze koty za płoty, jeżeli chodzi o Sky. No kurde, to jest mordercza, bo trzeba się nią nauczyć grać, bo widzę, że to jest naprawdę fajna postać. Multi zabójstw 1, seria zabójstw 2. No, o, Wiktor 5, bardzo ładnie. Damage, no dosyć spory zadaje. To już było gorzej. No ale trudno, no co, no, nic się nie zrobi, prawda? Tak jest i koniec. Nie ma co tutaj wydziwiać. No dobrze, moi drodzy. Na dzień dzisiejszy chyba wystarczy tych przyjemności. Zapraszam jeszcze raz do grania w Paladins i zapraszam do grania także ze mną. Ja jestem Blumanji, w dniu dzisiejszym ogrywaliśmy Paladins. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.